Pierwszym punktem dzisiejszej wycieczki na Szlak Zabytków Techniki jest Ustroń i Muzeum Ustrońskie. Na razie jesteśmy jeszcze za wcześnie, za godzinę dopiero zaczną się wszystkie wystawy, więc na razie możemy tylko podziwiać okolice, ale ja chciałbym wziąć udział w grze miejskiej, ale nie wiem, czy będzie na to czas. Tak się składa, że póki mamy czekać, zaproszą nas do obejrzenia sobie skansenu. Ale nie wiadomo, skansenu są duże, ale nawet są fajne rzeczy, więc możemy trochę pooglądać i to za darmo. No, gra jest prosta, nawet bardzo prosta, aż trudno wiesz, że jest dla starszych, a nie dla dzieci. No, ale generalnie można sobie trochę pochodzić po Ustroniu, zobaczyć jego cuda i urody. Teraz lecę na punkt 10. Jest odrobinę oddalony ode mnie. O, jakaś szkoła. To pewnie będzie tutaj. Kolejny punkt. Powoli zbliżam się do końca, widzicie? Kartka jest gdzieś tam, o tutaj do Białej. Idziemy tam. Wróciłem się do muzeum, żeby się upewnić, czy na pewno punkt jest tam, gdzie trzeba. Okej, punkt znaleziony. Nie do końca w tym miejscu, co wskazuje mapa, bo koło apteki, czyli praktycznie przy innym skrzyżowaniu, więc na rurze, na którym na mapie jest zaznaczony punkt, ma znaczenie. Pora podsumować pierwszy punkt mojej podróży, czyli Ustroń. Było fajnie, najbardziej mi się chyba podobała jednak makieta w Muzeum Ustrońskim. Gra, która myślałem, że jest dla dzieci, to co skomentowałem, że chyba dla dzieci ją zrobiono, jednak była troszeczkę też dla tych starszych, bo jednak się natrudziłem przy dwóch, trzech punktach, żeby je naprawdę odnaleźć, szczególnie ten, gdzie punkt wcale nie znajdował się tak jak na mapie. Więc na razie z mojego pierwszego punktu podróży w Ustroniu jestem zadowolony. Dostałem gifty. Pani powiedziała, że gra jednak była dla dzieci, ale postanowiła coś mi tam dobrać takiego w miarę pod dorosłą osobę. No to czas na Bielsko-Białą. Jestem już wczoraj w fabryce Bielsko-Białej, teraz na quest. Taki telefon mam w domu, nawet na chodzie. W programie okazało się, że jest coś takiego jak tropę i kodny design, ale to, że to jest we wszystkich tam miejscowościach tak samo nazwane, nie oznacza wcale, że to jest ta sama gra i dowiedziałem się, że są różne nagrody, różne zadania w tych różnych miastach. Więc teraz trochę mnie kusi, żeby odwiedzić jak najwięcej miast i odwiedzić jakieś nadprogramy. Na razie zdobyłem torbę, bo można wygrać albo torbę, albo przypinki. Udało mi się wygrać torbę. I jest to o pełnych godzinach, więc to, że jest napisane na przykład, że jest od 12 do 18, znaczy tak naprawdę to, że jest od 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18. Więc no, to taki quest w questie. Jestem już w Pszczynie. Wszystkie, jak się zaczął, to jest trochę inny kierunek odwiedzenia. Przed wejściem stoi taki czarno-pomarańczowa tablica, na której napisana Sylwiana i obok jest krótki tekst, który można znaleźć wszystkie odpowiedzi na pytania, gdyby ktoś potrzebował. Na stykach udało mi się wygrać gry. Questing. Teraz kierunek Gliwice. Pan chce pomóc? Jest pan silny dosyć? Tutaj dziękujemy tym. Bo nas zaintrygowała ta reklama. Rozglądamy. A, czyli... I teraz to... Ja nie wiem, którą będę. Dzisiaj mamy święto Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriady. Dzisiaj jest fajniejsze święta niż ten muzeum. 15 tam robiliśmy jeszcze z farbą, no ale... Wyszedłem właśnie z Muzeum Prasy Śląskiej. Było mega, jestem mega zadowolony z tego, co tutaj się działo. Nie tylko dlatego, że udało mi się jako trzecia osoba, ale jednak wygrać questing. To jeszcze właśnie to, co można było zobaczyć. Nie było makiety wprawdzie, ale było dużo takich maszyn drukarskich, a ja lubię tą tematykę typografii. No i drukarstwa sami sobie. No i teraz kolejny kierunek to Gliwice, choć kończy się już miejsce na tej karcie. I niestety trzeba będzie chyba zrezygnować poniekąd z dalszego nagrywania. No ale tu było super, kolejne gadżety, gifty wygrałem, kubek z gryfnie. Okazało się, że questing w ogóle
przygotowało chyba właśnie muzeum w Cieszynie. Więc no, jest to fajna opcja. Sorry, wyszedłem koło drogi, może zakończmy. Do zobaczenia w Gliwicach.